Dziękuję bardzo, panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Projekt zakłada uchylenie artykułu 2 ust. 2, który stanowi, że scaleniu nie podlegają grunty, na których znajdują się zakłady górnicze i przemysłowe oraz prowadzona jest eksploatacja kopalin, na których znajdują się zabytki historyczne, architektoniczne i rezerwaty przyrody, użytkowane na cele gospodarki rybackiej oraz przeznaczone na cele specjalne, a więc gama dość szeroka. Powyższe oznacza, że projekt znosi wyłączenia przedmiotowe spod regulacji ustawy, zezwalając tym samym na objęcie postępowaniem scaleniowym takich gruntów. Pytanie jest zasadnicze. Dlaczego? Jaki jest rzeczywisty powód uchylenia artykułu 2, ustęp 2? Panie ministrze, nie wiem, prawdopodobnie pan to też zauważył. Brak jest uzasadnienia do zniesienia uchylenia artykułu 2, ustęp 2. Dlaczego brak jest uzasadnienia i jaka jest faktyczna intencja w celu usunięcia tegoż artykułu? Dziękuję bardzo.